Już w kościach czuć zimę. W związku z tym wiele zwierząt potrzebuje naszej pomocy, w tym na przykład ptaki, które umilają nam codzienne życie swoim świergotem, no i pozbywaniem się różnego rodzaju latających insektów. W zimie szczególnie potrzebują naszej pomocy, a miasto wyszło z inicjatywą stawiania karmników, specjalnych karmików właśnie dla ptaków, żeby można je było dokarmiać w odpowiedni sposób i w odpowiednich miejscach. Tutaj widzimy jeden z karmników, on jest zadaszony. Tutaj można sypać ziarna, no ale właśnie, tu się pojawia problem, ponieważ mieszkańcy często dokarmiają ptaki w sposób niewłaściwy. Nie dość, że robiąc bałagan, to właściwie szkodząc tym ptakom. Jak to ma wyglądać i czemu mają pomóc te karmniki i ile ich jest w naszym mieście? Od kilku lat miasto doposaża tereny zieleni w karmniki dla ptaków. Ustawiamy je na terenach zieleni w takich miejscach, gdzie można bezpiecznie i dla mieszkańców, i dla ptaków je dokarmiać. W taki sposób też, żeby nie zanieczyszczać terenów zieleni, wysypując na przykład jakieś resztki pożywienia czy chleb na płycie, co może budzić jakieś tam zastrzeżenia estetyczne. Natomiast w takich karmnikach można zawsze bezpiecznie dokarmiać ptaki. Gdzie te karmniki się znajdują, bo wciąż przybywają nowe. Ile tych karmników jest, żeby mieszkańcy też wiedzieli, gdzie mogą dotrzeć i po prostu, jeśli mają ochotę, dokarmić te zwierzęta? Mamy na ten moment 22 karmniki ustawione na terenach zieleni. Mamy je na parku ZWM, mamy je na parku edukacyjno-sensorycznym, są na placu Mickiewicza, na placu Jana Pawła, także na większości skwerów, gdzie jest zieleń, są te karmniki ustawione. Czym powinno się karmić ptaki, bo de facto karmienie chlebem właśnie, co uprawiają głównie starsi ludzie, nie jest wskazane dla takich zwierząt. Zalecamy dokarmianie ptaków karmą dostosowaną do danych gatunków. Jeśli ktoś się tym nie interesuje, zawsze można kupić odpowiednią karmę w sklepie zoologicznym lub na przykład samemu się pokusić, żeby taką karmę sporządzić. To mogą być ziarna pestki dyni, może być kukurydza, mogą być ziarna zbóż lub też na przykład warzywa troszkę podgotowane, pokrojone w kosteczkę. Natomiast nie karmimy chlebem i resztkami jedzenia, zwłaszcza żeby to nie były resztki jakieś solone czy na przykład jakaś wędzona słonina. Jeśli chcemy karmić na przykład słoniną, to najlepiej gotowaną lub surową, bez dodatków soli. I też warto zwrócić uwagę, żeby nie wieszać kulek z takich słoniny czy ziarna, kul tłuszczowych dla ptaków, które są owinięte w siatkę, ponieważ ta siatka bardzo często może powodować, że ptaki na przykład zaczepiają się pazurami o tą siatkę i potem nie mogą odlecieć. Proszę jeszcze powiedzieć, jak wygląda sytuacja z innymi karmnikami, bo wy jako miasto też wieszacie karmniki, w tym niektóre domki mogą wzbudzać zdziwienie, ponieważ nie mają teoretycznie wejścia. To są domki dla nietoperzy. Tak, w całym mieście już od lat doposażamy tereny zieleni w domki, w budki lęgowe dla ptaków, dostosowane do ich gatunku. Mamy budki praktycznie każdego rodzaju od A do D. Oprócz tego są też powieszone budki dla jeżyków, a oprócz tego te domki, które wyglądają właśnie, tak jak pani powiedziała, dziwnie, że mają niewidoczne wejście. Są to domki do nietoperzy i mogą to być domki równo drewniane, jak na przykład te, które widać na kamiące piast, to są domki trocinobetonowe właśnie pod kątem zimowania nietoperzy. Panie Sebastianie, kiedy jest zima, pojawia się też problem, że czasami widzimy ranne zwierzęta, ranne ptaki ze złamanym skrzydłem lub ciężko nam może zdiagnozować, ale chcemy temu ptaszkowi pomóc. Gdzie możemy dzwonić? Co możemy robić? Czy miasto też jakoś działa w kierunku ratowania takich ptaków, które mieszkają u nas na Opolszczyźnie i nie tylko? W pierwszej kolejności mieszkańcy mogą dzwonić do Straży Miejskiej. Jest bezpłatny numer całodobowy 986. Straż Miejska w tym momencie przekazuje informacje do lekarza weterynarii, z którym miasto ma podpisaną umowę. Wtedy lekarz przyjeżdża, zabiera takie zwierzę do leczenia, ma odpowiedni transport i wszystkie pozwolenia, żeby te zwierzę wyleczyć i potem po rehabilitacji uwolnić. Dziękuję serdecznie. Drodzy Państwo, takie karmniki możecie znaleźć na terenie całego naszego miasta. No i warto chyba pomóc zwierzętom, które w zimie potrzebują tej pomocy, a jednak zawsze jest miło usłyszeć świergot ptaków.